pani doktor. Dzień dobry. Ja zgodnie z dzisiejszymi ustaleniami przyszedłem z moją kotką na sterylizację, ale się trochę obawiam i, no i mam dużo wątpliwości. Wątpliwości związane z czym? No, naczytałem się i przeglądałem internet i mam wrażenie, że będzie ją to bardzo boleć. Tutaj się z panem nie zgodzę, ze względu na to, że sterylizacja i kastracja kotów przebiega tak jak normalny zabieg u człowieka, czyli kot dostaje narkozę po wybudzeniu się. Owszem, musi dojść do siebie, rozumiem, ale to tak jak u człowieka. No owszem, troszeczkę się człowiek źle czuje po operacji, ale w pewnym momencie dochodzi do siebie. Ile czasu będzie trwała taka rekonwalescencja? Około 2 tygodni. 2 tygodnie. U kocurów jest to znacznie szybszy proces. Rozumiem. I kocur dochodzi po 2 dniach do siebie. Kotka, ponieważ jest to operacja, czyli no jednak mimo wszystko jest to większy wysiłek dla organizmu, dochodzi trochę wolniej. Rozumiem, rozumiem. A jak będzie wyglądać w ogóle taka sterylizacja? Bo pani doktor, ta sama nazwa jest już przerażająca. Troszeczkę tak, jakby nie patrzeć, ale z drugiej strony też normalnie sterylizujemy ręce poprzez odkażanie. Mhm. Więc w gruncie rzeczy ta nazwa jest tylko taka wielka w stosunku do całego zabiegu, ponieważ sterylizacja przechodzi przez takie małe nacięcie. Rozumiem. I wychodzi na to tak, jakby panu został wycięty woreczek. Mhm. Czyli wyciągamy z kota odpowiednie narządy, przycinamy odpowiednio, zaszywamy, kot dochodzi do siebie. Ja mam tak ciągle obawy co do tej sterylizacji, pani doktor, bo mam takie wrażenie, że ingeruję w prawa natury, że to nie powinienem tego robić. W gruncie rzeczy nie zgadzam się ponownie tutaj z panem, ze względu na to, że i tak już tak bardzo zaingerowaliśmy w naturę, że w tym momencie powinniśmy wręcz odwrotnie zacząć coś z tym robić. Aktualna populacja kotów jest na tyle duża, że większość kocurków, koteczek, ogólnie kociaków nie przeżywa po porodach. Przeżywają około 2-3 tygodni, po czym po prostu umierają najczęściej w męczarniach, z wycieńczenia, z innych po prostu przyczyn. No jest to po prostu bardzo brutalne dla nich. Dlatego taka sterylizacja tak naprawdę zapobiega całemu temu cierpieniu. Tak, ja trochę czytałem, że też ich wiele chorób dzięki temu unikamy, jeśli chodzi o mojego kota. Na przykład ropa macicza. Jest to jedno z bardziej jakby zagrażających życiu chorób kota. Takie ropa macicze na początku zaczyna się od drobnostki. Ale no, zbiera się ropa w macicy, zbiera. I w pewnym momencie ona się po prostu, w cudzysłowie oczywiście, rozlewa po całym organizmie, zatruwając kota. Taki kot tak naprawdę ma tylko godzinę życia potem. To chyba mnie pani doktor przekonała. Chyba tak. No, bardzo dobry wybór, w szczególności dlatego, że dla kotek w szczególności przejście przez ten etap rójki jest po prostu bardzo wycieńczające. One w gruncie rzeczy, w szczególności w młodym wieku, nie orientują się tak naprawdę, co do końca się z nimi dzieje. Więc jak najbardziej dobry wybór. Pani doktor, w takim razie proszę tak zrobić, żeby ją nie bolało. Na pewno się postaram. Dziękuję bardzo. Proszę. Dzień dobry Państwu. Witamy serdecznie w kolejnym odcinku Pstryków z Etyki. Dziś niezwyczajnie, dziś mamy gościa specjalnego. Gościmy panią Karolinę Jóźwiak, prezeskę Fundacji Kociarnia Karzet. Dobry wieczór. Oraz kotkę, która nazywa się... Funkcja. Funkcja. Jak już Państwo się pewnie domyślili z tej krótkiej scenki na początku naszego filmu, będziemy dziś rozmawiać o kotach. A właściwie chcielibyśmy porozmawiać o etyce w sposób praktyczny. My już wspominaliśmy o tym na naszym kanale, że etyka jest nauką praktyczną, ale my jakby teoretyzujemy ciągle o etyce, a dzisiaj chcielibyśmy przenieść Państwa jak gdyby do działań praktycznych. Więc postanowiliśmy zaprosić do naszego studio kogoś, kto etykę wprowadza w praktykę, jeśli tak można powiedzieć, czyli panią Karolinę, która opowie nam za chwilę o tym, dlaczego warto pomagać zwierzętom, dlaczego warto opiekować się kotami. Jak najbardziej, jak tutaj już pan zaznaczył, moja fundacja zajmuje się kotami. Na ogół ratujemy koty wolnożyjące. Ratujemy to tak naprawdę najlepsze określenie tego, co my robimy. Bo w gruncie rzeczy, jak
Państwo wiedzą, mieszkamy tutaj w okolicach wrocławskich, w których populacja jest po prostu kotów zbyt wielka. Owa sterylizacja, od której zaczął się nasz odcinek, jest bardzo ważnym etapem w trakcie ratowania kociego życia, co wydaje się odrobinkę ironiczne, w kontekście takim, że jednak mimo wszystko pozbawiamy kota możliwości reprodukcji. Aktualna populacja kotów jest stanowczo za wysoka w stosunku do ilości terenu, które koty na swoją, w cudzysłowie, własność posiadają. Takim zagrożeniem dla kotów są samochody, trutki na szczury, czy cała masa tak naprawdę wiele niesprzyjających rzeczy dla kota. A proszę powiedzieć, czym Wasza fundacja się zajmuje dokładnie? Nasza fundacja zajmuje się sterylizacją kotów wolnożyjących, znajdywaniem im domów, a także, no powiedzmy sobie szczerze, ratowaniem kotów, które no, nie mają szansy na przeżycie w mieście czy w innych okolicach. Mówiła Pani o znajdowaniu domów, czyli jak dobrze rozumiem, można do Was przyjechać i zaadoptować kota, wziąć go sobie, krótko mówiąc, do domu? Jak najbardziej. Tylko, że właśnie tutaj mamy pewne warunki. Jednym z tych warunków jest, po pierwsze, zasiatkowanie okien. Jest to bardzo ważne, bo wiele kotów, które do nas trafia, są to koty właśnie po wypadnięciu z okien, które po prostu wypadły, spanikowały, zaczęły uciekać. Takie koty najczęściej, przez co można poznać, że wypadły z okna. Połamane przednie łapki i szczęka. W gruncie rzeczy takie koty, jak wypadną z okna, nie mają szansy na przeżycie w mieście, bo nie są do tego po prostu przyzwyczajone. Najczęściej nasze koty domowe no można określić jako leniwe, taka prawda niestety, a także po prostu koty, które mają w życiu zapewnione wszystko. Taki kot nie potrafi polować, nie potrafi sobie zapewnić miejsca do spania czy wody do picia. Oprócz siatek muszę coś jeszcze mieć? Siatki tak naprawdę są przede wszystkim. Oczywiście woda, jedzenie dla kota, zapewnienie mu, jak to my się śmiejemy, wygodnego życia. Czyli nie będę musiał zdawać żadnego egzaminu z umiejętności? Nie, jak najbardziej nie. Może i dobrze. Jakby coś, co my sobie zawsze od razu mówimy, to jest moment, w którym po podpisaniu umowy zawsze się umawiamy na wizytę poadopcyjną. Czyli załóżmy, że pan adoptuje ode mnie kota, ja się umawiam, że no dobrze, to za 3 tygodnie w piątek o godzinie 18 ja do pana zajrzę, zobaczyć, czy z kotem wszystko jest w porządku. Ponieważ no, my w te koty, jako wolontariusze, wkładamy po prostu serce, krew, łzy, wszystko po prostu, czas wolny też w tym. I one bardzo się do nas przywiązują i my się bardzo do nich przywiązujemy. Najlepszym jakby pokazem tego, że kot się ma dobrze w swoim domu, jest to, że kot zaczyna uciekać na widok wolontariusza. Rozumiem, czyli po 3 tygodniach przychodzi ktoś z Waszej fundacji i widzi, czy kot jest szczęśliwy, czy jest tak zadbany, czy nie ma połamanych łapek, czyli nie wypadł tak z okna. Czy chciałaby Pani opowiedzieć może o tym, co potrzebujecie jako fundacja, korzystając z okazji, że jesteśmy na naszym kanale? Co potrzebujemy? Zawsze przydaje się karma i żwirek. Powiedzmy sobie szczerze, u nas w fundacji są to towary deficytowe, ponieważ aktualnie pod opieką nasza fundacja ma kotów około 60. W naszych pomieszczeniach znajduje się ich około 20. Powiedzmy sobie szczerze, około to jest najlepsza liczba, ponieważ te liczby cały czas się zmieniają. Koty wychodzą do adopcji, zostają wypuszczane na swój teren bytowania, przychodzą do nas nowe, przyjdzie kotka z kociakami, a wyjdzie tylko jeden kot, więc no tak, to ta liczba zmiana jest po prostu cały czas dynamiczna, cały czas się zmienia. Koty są też, nie licząc naszych pomieszczeń, w domach tymczasowych, w których no, też wyadoptowujemy je stamtąd, ale mimo wszystko to zajmuje dużo czasu. Czy potrzebowalibyście wolontariuszy? Zawsze. Powiedzmy sobie szczerze, nasza kociarnia stoi drzwiami otwarta, ponieważ nasze koty często są kotami oswojonymi. Mamy po prostu koty, które wiemy, że nie znajdziemy ich domów, ponieważ no, mają jakieś problemy ze sobą, są po przejściach i jest to po prostu trudne dla takich kotów. Ale z drugiej strony uwielbiają być na przykład głaskane. Dlatego, jeśli może człowiek nie ma czasu codziennie przyjść, posprzątać kuwetki, pobawić się z kotkiem itd., ale na przykład raz w miesiącu stwierdzi, że tym razem idę odwiedzić tą fundację, wyprowadzę psa, pogłaszczę kota. To już robi bardzo dużą zmianę w życiu takich zwierząt.
A proszę powiedzieć, jakie warunki trzeba spełnić, żeby być wolontariuszem u was? Tak naprawdę żadnych. Troszeczkę wolnego czasu i chęci. Mamy wolontariuszy, którzy mają lat 16 i lat 80. I to nie ma żadnego po prostu wyznacznika. To zależy od osoby, czy ktoś chce zostać tym wolontariuszem, czy nie. Czyli każdy, kto chciałby wprowadzić etykę w życie, w swoje życie i pomagać innym, do czego zachęcamy, może przyjść do was i pomóc zwierzakom, które sporo w życiu przeszły, które czekają na to, żeby doświadczyć czegoś dobrego. Proszę Państwa, to jest, mam nadzieję, pierwszy odcinek z cyklu odcinków, które będą w jakiś sposób pokazywały praktyczne zastosowanie etyki, praktyczny sposób wprowadzały ją w życie, czy namawiały was do wprowadzania teorii etycznej w praktyczne postępowanie. Bardzo Państwu dziękujemy za uwagę. Do zobaczenia wkrótce. Do widzenia.